Należy napomnieć, że Classroom of the Elite jest naprawdę dobrym anime, które sam oglądałem z zadowoleniem. Tytułem Classroom of the Elite, co oczywiście wydarzyło się za pośrednictwem YouTube Shortsów, ale to za chwilę. Najpierw wypowiedzmy się na temat samego anime. Historia przedstawiona opowiada o klasach uczestniczących do szkoły dla tytułowej elity. Wspomniane klasy mają ze sobą rywalizować o wyższy stopień w numeracji. Również znaleźć można tam parę bohaterów, ale oni są nieważni w obliczu tego jednego głównego bohatera, Kiyu Anayo no Koji, słynący z jego zdolności praktykowania kaligrafii i gry na pianinie. No, ten taki, który potrafi wszystko zrobić bezbłędnie. By uniknąć jak największej ilości spoilerów, powiem krótko. Ze względu na historię jego życia, bohater postanowił żyć normalnym życiem, uczestnicząc do szkoły i zadając się ze swoimi znajomymi. Jak każdy normalny człowiek, nie próbując się wyróżnić z tłumu. Ogólnie to postać Kiyu kreowana jest na takiego, by był w stanie zrobić wszystko, umiał wszystko i wiedział o wszystkim. Dosłownie pokonuje najsilniejsze dzieci w szkole oraz przechytrza również te najbystrze. Nie ma dla niego praktycznie żadnego przeciwnika. A sam bohater z charakteru jest zimny i bez emocji. Biorąc pod uwagę wszystkie te cechy, Anayo Koji stał się ulubieńcem swojego fandomu i jest bardzo hypowany przez owych. Całe anime prowadzone jest tak, żeby jak najbardziej wychwalić głównego bohatera, co jest rzadko spotykane. Jak już wcześniej mówiłem, a praktycznie Anayo Koji nie ma żadnych przeciwności w tym, co robi. Nikt nie ma jak mu przeszkodzić. Anayo Koji nazywany jest perfekcyjnym człowiekiem. Jednak wielu kreatorów na YouTubie zaczęło tworzyć shorty na temat Anayo Koji'ego. W wielu z nich postawiali Anayo Koji'ego przeciwko wszystkim najmądrzejszym, najinteligentniejszym i najsłynniejszym postaciom z anime, często dając mu kompletnie dominować nad nimi. Jednak to, z czym czasem się spotkałem w komentarzach do tych filmów, jest straszne, jak bardzo są niektórzy simpami wobec Anayo Koji'ego. Znajdą się komentarze, którzy nazywają go Bogiem. Nawet można znaleźć w internecie, jak inni ludzie narzekają na tych wszystkich użytkowników hype'ujących Kiyu. Z czasem zaczęło mnie to denerwować, jak bardzo wszyscy go wychwalają